W ostatnich tygodniach było bardzo głośno na temat rozstania Mafaszen i Sebastiana Fabiańskiego. Twarzą tej afery jest również Rafa Lala, która to niedawno zdenerwowała Julię Kuczyńską, wypowiedział na temat jej syna. W rozmowie z Plejadą, Rafalala wyznała, że główną przyczyną rozstania Julii Sebastianem była zdrada, której miała dopuścić się Mafaszen, a nie jak wszyscy sądzili, Fabiański. Rafalala ostatnio otrzymała pismo pochodzące od prawnika influencerki z nakazem zaprzestania naruszania dóbr osobistych mafaszyn. Rafalala skomentowała sprawę następująco: Co ma na celu wypisywanie moich starych danych, które według polskiego prawa przestały istnieć kilka lat temu. Rozumiem, że adwokat działa na zlecenie, ale chyba jest w tym zawodzie jakaś etyka. Dodatkowo zaapelowała, aby Julia przestała ją straszyć. Rafa Lala zamieściła także na Instastory odpowiedź w pięciu punktach. Punkt pierwszy. O życiu Julii w tym prywatnym wypowiada się przez ostatnie miesiące mnóstwo ludzi, nie tylko ja. Może czas na setki procesów. Punkt drugi, trzeci, czwarty. Jak widać wszystkie informacje się potwierdziły. Do tego potwierdziły je osoby takie jak Izabela, Mateusz czy ex partner w oświadczeniu. Punkt piąty. Szczytem kretynizmu jest zakładanie, że grożę dziecku, stwierdzając tylko fakt, że życie jest kruche i nie wiadomo, co nas czeka za 14 lat. Więc po co martwić się na zapas? Dajcie znać, co sądzicie o całej aferze i za kim w niej jesteście. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji Świata Gwiazd, aby nie ominął Was żaden news.